właśnie na to czekałam. Starożytne mumie. Mogę je zobaczyć tutaj. Nie muszę jechać do Egiptu, gdzie jest niebezpiecznie. Dokładnie. Też się cieszę, że zaliczamy dwa kraje naraz. Drzwi nagrobne ukradli nawet. Tak właśnie wyobrażałem sobie Anglię. Dużo zielonych terenów, wzgórza, dookoła nich zamki. To są panie, nie byle jakie mury. Mury zamku Windsor. A my w samolocie. Przemysław Przemyślny, dobrze ubrany. Jest trochę chłodno. Gdzie lecisz? Wydawałoby się, że w Londynie 10 stopni, ale tu w samolocie zimno, jeszcze od okna ciągnie. 17 dopiero. Gorzej niż na dworzu. Prawie że jak mróz. No za mną katedra Westminster. To w niej koronuje się brytyjskich królów. W 53 królową Elżbietę się koronowało. W tym roku, w maju tego roku, króla Karola. Akurat dzwony biją. Wybiła godzina 12. Tam też w oddali widać już Big Bena. Jesteśmy gdzie? W Londynie. A dokładniej? A dokładniej to jesteśmy na placu parlamentu. Też parlament. Obok Big Ben, przed nami parlament. Big Ben teraz akurat wygrywa nam muzyczkę. I widać to koło kręcące się. London Eye? London Eye. Nie będziemy jechać. Nie będziemy. W Polsce też są takie koła. Nie jesteśmy fanami. Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu. Winston Churchill. No będąc w Londynie trzeba obowiązkowo przejechać się jednym z takich autobusików. Przemysław zaraz nam znajdzie jakiś. O, idź tam. Długo nam to nie zajęło. Spod katedry przystanek z 6 autobusów stoi naraz. Wsiedliśmy w pierwszy lepszy, który otworzył drzwi. Jedziemy nie wiadomo dokąd. W ogóle nie patrzyliśmy na mapę ani żadnych kierunki. Bez planu w tym momencie. Najważniejsze, żeby w tym autobusie być i pozwiedzać w ten sposób. I po prostu popatrzeć na otoczenie. Policja już przyjechała. Chyba pilnować porządku. Prędko nie pojedziemy z tego skrzyżowania pod kaplicy. No ale już. Chyba, że policja będzie ruch pilnować. Trzy zmiany świateł i jesteśmy już pierwsi. Churchill patrzy na to wszystko. Z góry. No i tutaj sobie oglądamy parlament i Big Bena, zwanego też Elizabeth Tower. Z perspektywy autobusiku piętrowego czerwonego. Przemysław uwielbia taki sposób podróżowania, tak? Nie dość, że nie chodzę, zwiedzam, jadę, wszystko widzę. A jeszcze są takie autobusy, które się nazywają Grinch Masy, w których można, nie dość, że są piętrowe i się zwiedza, to jeszcze dają w nich herbatkę, ale nie widziałam. O wiele gorzej jest tam chodzić w tym tłumie, niż tutaj sobie jechać, nawet jak stoimy. No tak, są miejsca w Londynie, takie punkty obowiązkowe, gdzie skupisko ludzi jest ogromne. Będziemy sobie jechać autobusikiem przez Tamizę, doskonale widać teraz London Eye. Nie kręci się, chyba nie ma chętnych. Ale widać też te tłumy ludzi. I nie marzniemy. No zimno nie jest, trzeba przyznać. Cieplejszy kraj niż nasz. Czasem wieje trochę bardziej niż u nas. Ale jest 10 stopni. A my wzięliśmy kurtki zimowe, ale pod spodem krótkie rękawki. A my tak sobie chodzimy niespiesznie. Zwiedzamy Londyn, trochę podjechaliśmy. Przed nami już widać słynny most. Tower Bridge. Tower Bridge ma przejście dla pieszych. Autobusy mogą sobie jeździć. Zbudowany w stylu wiktoriańskim. Jest i Przemyślny Przemysław. Widziałaś to?
Tak jakby znowu drugi poziom na górze. A, to co to tam? To widzieliśmy już takie konstrukcje. Porto. Ale to taki wąższy jest, tam ludzie chodzą. Tu jest ta twierdza. Tower of London. Twierdzą, super, ale zobacz. Hotel żywcem wyjęty z PRL-u, no nie spodziewałem się. No właśnie, co tu też był PRL? Chyba nie. Chyba tu nie sięgał. Twierdza. I armaty. Twierdzusia, a tu widać Tower of London. Tutaj w tej twierdzy to było kiedyś więzienie chyba. Jeżeli było, to dawno. Generalnie można ją zwiedzać. Tu twierdza, tu przemyślny Przemysław, tu Tamiza, wieżowcy, a tu Tower of Bridge. Muszę powiedzieć, że jak już się zdarza trawa, to jest ładnie wystrzyżona, zielona. Nawet róże tutaj jeszcze kwitną. Bo tu jest 10 stopni. Tyle, że wieje. Przydałaby się jakaś ciepła herbatka, chłodno. Tak. Czas na herbatkę. Herbatka jaśminowa, ciekawie podana. Pachnie ładnie. Delikatna w smaku, jak to jaśmin. No ciekawa, ale chyba te czarne w Londynie mi bardziej smakowały. Dzisiaj próbowałam English Breakfast i jeszcze wczoraj Earl Grey. A co to za czaj? Japoński czaj, wygląda na zielony. Nie wiem, czy do Londynu się przyjeżdża na herbatę japońską, czy na chińską, czy nie. Na każdą. Czy tylko na taką ze Sri Lanki? W sumie herbatę zawdzięczają Brytyjczycy Portugalczykom. Portugalska królowa sprowadziła ją tutaj. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo łagodna zielona herbatka. Dobra? Prawie jak biała, dobra. Dotarliśmy do Windsoru. Półtorej godziny drogi ze wschodniego Londynu. A szczęście Przemyślny Przemysław znalazł tam dojazd. I idziemy, no jak Windsor, to wiadomo co, to zamek. No jeszcze nie widać, chociaż przed chwilą było widać. Widzieliśmy, ogromny, jeden z największych w Europie, jeśli nie największy. Zamek, do którym lubiła spędzać czas królowa Elżbieta. Oczywiście to jest czynna siedziba monarchów. Udało się, weszliśmy na teren zamku. Trzeba było tylko przejść kontrolę taką prawie jak na lotnisku. Skanowali torby, ale się udało. To są panie, nie byle jakie mury. Mury zamku Windsor. Tutaj może przebywać rodzina królewska. Tutaj ślub brał książę Harry z Meghan, wyklęci swoją drogą. I tutaj gdzieś jest pochowana królowa Elżbieta, a także jej matka i inni władcy. Ale my już tak idziemy i cały czas są znaki, że do zamku tam. To znaczy, że my ciągle nie jesteśmy w zamku? Nie wiem, ale ten zamek jest ogromny podobno. Ten zamek jest bardzo wielki. Mają tutaj kaplice, prywatne ogrody królewskie. Ponad 1000 pokoi. Tu z tej kaplicy wyszliśmy właśnie, zakaz fotografowania, zakaz filmowania, to nie możemy powiedzieć, pokazać. Ale tam właśnie to było to miejsce, które w telewizji pokazywali, że Harry brał ślub z Meghan. To właśnie tu za ten czyn, za to pomieszanie ras został wydalony z rodziny królewskiej. Warto dodać, że tutaj też spoczywa królowa Elżbieta II i co ciekawe, razem pochowana jest z księciem Filipem i ze swoją matką i jeszcze z kimś tam, którego nie kojarzę. No i tam akurat przy tym nagrobku jest jakiś człowiek, który pilnuje, żeby za dużo nie stać przy tym grobie. No i inni królowie też, których nie znamy, brytyjscy, są tam pochowani.
fajne miejsce, no nie można robić zdjęć i filmować, trochę szacunku dla zmarłych. I pan ponagla, to siedzi i cały dzień tak mówi, next person, następna osoba. I tak wszystkich. Ale to tylko przesuwa. Tak przy tej Elżbiecie. Świeża sprawa. Tak, ten zamek jest wielki, dużo jest tutaj zawijasów, skrętów. Z którego wieku to przemyślny Przemysław jest? Zamek jest z XI wieku, czyli styl gotycki. Ale wyczytaliśmy również, że ma tu elementy architektury wiktoriańskiej, czyli znacznie późniejszej. My, fachowcy, raczej nie rozpoznamy elementów. Budowali go tylko 16 lat. 16 lat budowali, a taki rozmach. Super, że się poświęciliśmy i byliśmy na jednym z pierwszych wejść do zamku o 9.45, bo ludzi znacznie mniej. A teraz to tłumy. A zamek naprawdę warto zobaczyć, bardzo fajny. No, kończymy już chyba z tym zamkiem. Ogromny, parę sal, komnat udostępnionych. Jest taki w miniaturce przedstawiony właśnie dom, gdzie żyła królowa i król. Każdy po przeciwnej stronie, osobna służba i tak dalej. Na bogato. Zakaz fotografowania. Zakaz fotografowania akurat tu wszędzie, tylko na zewnątrz można. Ale to jak się wejdzie do jakiegoś pałacu, to i w Polsce, to to samo, wszędzie obrazy na ścianach. No obrazy, krzesła, krzesła, stoły, zastawy, no tylko, że tu większy rozmach, nie? Ładnie, że choinki są udekorowane. No i świąteczny wystrój. O, idzie zmiana ten. W pałacu Buckingham nie do końca mi się udało, ale tu mam doskonałe ujęcie, cudowne czapki. Piątek rano, dzisiaj wolne, idziemy szukać śniadanka, bo śniadanko nie jest w hotelu. Jesteśmy w dzielnicy biznesowej, same biurowce, takie obviously, tylko większe. Pełno betonu, idziemy szukać jedzenia. Pełno wieżowców. No, drugi dzień w zasadzie w Londynie. I już musieliśmy szukać miejsca na śniadanie, które oferuje śniadania inne niż angielskie. Przemysław, fan takich śniadań, nawet on ma dość takiego śniadania tłustego. Więc znaleźliśmy w dzielnicy biznesowej jakieś śniadanko. I co ty tam masz? No, jedzenie śniadania angielskiego jest męczące i zapycha na cały dzień te tłuste kiełbaski, bacon i jeszcze do tego fasola. To potem można obiadu nie jeść. To ja wolę również brytyjską owsiankę spróbować. A ja mam jajko poszedł na awokado z jakimiś kiełkami i nie wiem czym. No i English breakfast tea. No fajnie, spokojnie. Dobra kanapeczka, nie tłusta, zdrowa. Jestem zadowolona. No takie 4 manaty to śniadanko ma. Pogoda iście brytyjska, znowu pada. Jesteśmy w regionie Cotswolds, w pierwszej wsi na naszej liście. Bampton, która jak się dowiedzieliśmy słynie z filmu, którego jeszcze nie oglądaliśmy, Downton Abbey o rodzinie królewskiej. A z czego słynie ten region? Ten region słynie, jest zapisany, jest unikalny, chroniony, bo słynie z takich domków właśnie zbudowanych w takim starym stylu, z tych skał wapiennych. Za mną i tu z drugiej strony też widać. Akurat tutaj takie jasne są i one są, te skały wapienne są z lokalnych kamieniołomów. Morning. I ludzie jakby kulturalniejsi. Czytałam, że tutaj znani ludzie, bogaci się przeprowadzają. No bo żyć w takim Londynie to straszne. Tłok, tłumy turystów, a tu cisza, spokój. Wyszło słoneczko po wyjściu z kościoła. Kościół z zewnątrz wygląda fajnie, w środku skromnie i to mi się podoba, tak powinno być w kościołach. Co powie Przemyślny Przemysław? Jestem jeszcze krótko i nie mam zdania. Ale ten styl brytyjski widać tutaj na przykładzie tego kościoła. Te wapienne skały, dużo gliny, trawka ładna, zielona i fajne takie nagrobki stare bardzo. No i udało się dostać chlebek.
nawet trochę skubnęliśmy. Niedziela, ale wydaje się szkrupiący, fajny. Pokaż w środku go. O, taki fajny, prawdziwy, nie? Chleb na zakwasie na pewno. Nie ma jak o poranku brytyjska herbatka i do tego chlebek. No dzisiaj niedziela, to herbatkę się dostało, ale sklep tutaj zamknięty. My zamówiliśmy potrawę rybną. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak wyglądać. Jest fajna, jest taka zapiekana z warzywami, przykryta piórę ziemniaczanym. Do tego ciekawa jest zrobiona kapusta. To jest takie danie bardzo fajne. Tutaj jest z tutejszego pstrąga, bo tutaj są hodowle pstrągów. No, dobre, w końcu coś nie tłustego. No już w Londynie, no nie sprawiliśmy jeszcze pubów, ale już pomału tracę nadzieję. Jesteśmy w Atwoods, we wsi pod Londynem. Sprawdzamy tutaj lokalny ale. I muszę powiedzieć, że wreszcie jakieś piwo, które się czymś wyróżnia, smakuje zupełnie inaczej od naszych. Ja takiego gatunku nie znam, nawet nie wiem co o nim powiedzieć. Jest gorzkawe, ale delikatne w smaku. Gatunkowo i jakościowo bardzo dobre, smak dla mnie mało przyjemny. Jesteśmy w Bybury, Ableton Row, chyba jakaś taka najsłynniejsza ulica w tym małej wsi w Cotwoods, niedaleko od Oxfordu. Jesteśmy na wycieczce zorganizowanej, no bo ciężko tutaj się dostać, jak chciałoby się zobaczyć więcej. Tutaj ludzie żyją. Nam mówił przewodnik, żeby nie zaglądać do tych okien, ale widziałam, że niektórzy nie przyjmują się. Dużo gwiazd, o czym już wspominaliśmy. Jak Kate Moss, Kate Winston. Peter Gabriel. Tak. Wiemy, że też farmę ma tutaj Jeremy Clarkson. Farmę rolniczą w innym miasteczku, ale niestety jest jakoś zamknięte i nie odwiedzimy go. A szkoda, bo napój mleczny czekałby tam dla Przemka i może sam Jeremy by dał. Ale co najbardziej mi się tu podoba, to, że jest tu tak sielsko-anielsko. Tak znacznie spokojniej na tle tego Londynu. Fajnie, zielono, ładne domki, zwierzątka, cisza, spokój. Jest i przemyślny Przemysław. Coś ciekawego na zapleczu? Groby dalsze, lecimy na autobus. No właśnie, jak czytałam, co kupić sobie na pamiątkę z Cotwoods, pisali właśnie o krówkach. No i kupiliśmy w takim sklepie ze słodyczami tylko, tutaj lokalnym. No i ta krówka to jest prawdziwa krówka z dobrego mleczka. Wszystko ma tu swój styl, no bo to wszystko, cały ten region Cotwoods, no... jest chroniony i nie można tu postawić domów takich współczesnych. Dlatego tu jest tak pięknie. No i nie tanio. Nie wiem, jaka to miejscowość, ale jesteśmy w Catswell. Ponownie już trzecia miejscowość na trasie. Ponownie próbujemy piwo. To znowu jest ale. Ja nawet nie wiem, co to znaczy ale. Ale no Wielkie Brytanie mają te ale, nie? Ale to tak uprzedzał internet, że tutaj dominuje taki gatunek. Ponownie uważam, że piwo jest o smaku delikatnym, takim jest goryczka, ale człowiek się tak no, aż mocno nie skrzywi na nią. Daj go spakować. Ja już próbowałam jednego ale'a poprzednio, co mi dawałeś i był, nie waliło tak tym jęczmieniem, czy czym tam, co ja go nie robię, chmielem. Ale jedyną nam... No spróbuj. Jak no fajne. Ale lekka goryczka jest, nie? Jest takie goryczka. Troszkę gorzkie. Nie ma żadnych nut owocowych, nic takiego. Nie przypomina też w żaden sposób pilsnera. No, ale nie jest to taka sieciówka, dobre piwo. I to jest piwo ponownie niskoalkoholowe, tak według wyczucia naszego. To dla zdrowotności się bardziej pije, niż żeby się tam... No właśnie, czyli piją jednak kulturalnie. Kulturalnie się to pije. Nie chleje się. I mamy też markę bardziej znaną. Sprawdzimy ją tutaj na miejscu, z Irlandii niedaleko. Również piwo z lekką goryczką, nie przypomina niczego słodowego. Jak się tam to nazywa? Ale. Ten ale jest smaczniejszy od tego Guinnessa. Guinness jest jeszcze bardziej gorzki od ale. A my zmierzamy tutaj. Tutaj, gdzie jest ta kolejka i ogromne maszysko z kolumnami. Udało się przejść kontrolę. Kontrolę bezpieczeństwa, sprawdzają wszystko.
zaglądają tam do tych bagaży. Zaraz wszystko, torebki sprawdzają i tyle. Z trzech kieszeni plecaka wystarczyło pokazać tą główną. Ale tak naprawdę kurtek się nie sprawdzali. Do kieszeni też nie zaglądali. Ale komuś czapnęli, że ma butelkę szklaną, musiał oddać. Widziałem to już w Muzeum Archeologicznym w Atenach. Były bardzo podobne wazy z takim samym wzornictwem. Wiesz, czemu to widziałeś? Bo to jest z Grecji. Oni sobie mieli tam kolonie i sobie poprzywozili starożytne, zabytkowe rzeczy, takie jak te wazy, ale będą jeszcze większe. Zwłaszcza jakiś lord w XVIII wieku zasłynął z takich rzeczy. On po prostu się nie krępował, niszczył rzeczy w Grecji, które były, marmury starożytne poprzywoził, wszystko. Więc się nie krępowali, poprzywozili, a że kolonii mieli masę. No i założyli muzeum. Tyle mają plusa, że nie pobierają opłat za to muzeum, no bo tak naprawdę to nie ich. To jest dziedzictwo kulturowe całej Europy. Tak. A może nawet dalej. Swoją dyskusję, czy to powinno być tutaj, czy nie powinno być zwrócone do krajów, z których ukradli. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To tak jak z rzeczami, które po potopie szwedzkim leżą w Szwecji. Tak. A to niepozornie wyglądające miejsce, siedzisko. Co to takiego? Tron ze stadionu. Jakiego? Pana Atenajskiego. Ale ja nie wiem, czy ty masz rację, że to można nazwać kradzieżą. Może wtedy prawo o tym nie mówiło jawnie i może po prostu trzymali się zasady znalezione, nie kradzione. No tak, ale teraz to już ewidentnie kradzież i może wypadałoby oddać, ale nikt nie pomyśli o tym. Osobiście w takich muzeach najbardziej lubię, jak są jakieś trumny, sarkofagi, faraony i te sprawy. Idziemy do kolejnej starożytnej sali. Tutaj antyczny Cypr. Czy to znak, że Cypr na nas czeka? Widać, że Egipcjanie jednak trochę się różnią od Rzymian i od Greków. Na wejściu do tej komnaty człowiek pomyślałby, że to, co tam było widać, to jest cała ta kaplica. A tu się okazuje, że w każdej z gablot jest tylko fragment, więc po prostu zniszczono kaplicę, powyrywano fragmenty i tutaj je zaprezentowano. Przyciemnione światło sprawia wrażenie, że jesteśmy faktycznie w grobowcu. Właśnie na to czekałam. Starożytne mumie. Mogę je zobaczyć tutaj. Nie muszę jechać do Egiptu, gdzie jest niebezpiecznie. Dokładnie. Też się cieszę, że zaliczamy dwa kraje naraz. Raczej więcej niż dwa. Bo jeszcze Cypr antyczny, jak się okazało, a i nawet inne kontynenty. Na Cypr to akurat nie zaszkodzi się wybrać. Otoczyli to szkłem, żeby robactwo nie wylazło. Też żeby ludzie nie dotykali, nie? Tam pewno musi być odpowiednia temperatura, żeby to nie zniszczyło się. Tylko proszę czego? Spojrzeć na te astrolabia. Mało gdzie można w ogóle coś takiego zobaczyć. To są przyrządy do obserwowania gwiazd, planet, wyznaczania ich pozycji, wskazywania znaków zodiaku, który w tym momencie obowiązuje na Ziemi. No to chodźmy dalej. Czego? Starożytnego Rzymu znowu. Grecji. W starożytnej Grecji marmurów panteońskich. Wycięli kawał marmuru i se przywieźli. No skandal. Duży był ten posąg. Mieli rozmach. Moja pięść i jego pięść. Żółwik przybity. Idziemy dalej. Drzwi nagrobne ukradli nawet. Spojrzawszy na nagrobek Ptahepsesa, od razu inaczej człowiek myśli też o grobie Agamemnona. Tylko, że to są drzwi tego nagrobku. I czemu one są fałszywymi drzwiami nazywane? Namalowano je na czerwono, bo miały przypominać drewno, a to był rzadki materiał w Egipcie. W zasadzie, jeśli człowiek interesuje się starożytnością i nie chce podróżować za dużo, niech przyjedzie do brytyjskiego muzeum. Wszystko to zobaczy w jednym miejscu. Tylko te 2-3 godziny, które oni mówią, że niby wystarczą, według mnie dla fanów historii zdecydowanie nie wystarczą. My tu już jesteśmy pewno z 2 godziny, a nie zobaczyliśmy nawet połowy eksponatów. Co tam? Przemyśl, Przemysła chce dodać? No jest tu co oglądać, jest tu co oglądać. Wyszliśmy właśnie z brytyjskiego muzeum. Byliśmy w nim z 2 godziny, nauczeni doświadczeniem, że w takich miejscach,
których naprawdę jest ogrom tych wszystkich rzeczy, których człowiek i tak nie zobaczy. Lepiej sobie wybrać, co się chce zobaczyć i skupić się na tych salach. No i czy warto? Według mnie bardzo warto, ponieważ jest tu starożytny Egipt, antyczny Cypr, są mumie, sarkofagi, rzeczy, które chciałam zobaczyć. Nawet Panteon przywieźli w kawałkach, więc warto. Pytanie tylko, czy to powinno być tutaj, czy może jednak w miejscach, z których zostały wywiezione. Dobrze, że chociaż mają na tyle wstydu, że bilet jest za 0 zł i warto kupić, żeby nie stać w kolejce. Ciekawe muzeum, dużo zawiera eksponatów, z których pewno większość warto zobaczyć, a na pewno wybraną przez siebie część. Jakieś takie drobne niedoróbki na przykład narzucają ten ruch lewostronny, żeby wstrzymać się lewej strony, a przecież większość turystów tutaj jest spoza Wielkiej Brytanii i na co dzień posługuje się ruchem prawostronnym, tak samo tutaj. Można było spodziewać się, że będzie bardziej tłumnie, na szczęście, mimo że jest bardzo dużo ludzi, to da się swobodnie chodzić przez większość sal, może z wyjątkiem mumii. Nazwa jest nietrafiona, to nie powinno być British Museum, tylko The World Heritage Museum. To by bardziej odzwierciedlało to, co w środku się znajduje. Z jednej strony sklep Lego, z drugiej z MMM Sword. Bluza MMM-sowa, why not? Picie z kubka MMM-sowego, jeden już sprawdziłam, made in China. Koszulka dla fanów MMM-sów. Sława bawełna. Sława bawełna, na pewno też made in China. Czapki, piżamy. Ale Czerek mówi, w sumie słusznie, że za mało jeszcze samych MMM-sów. W końcu są MMM-sy. Ale dużo. Można sobie wybierać po kolorach, jak ktoś jest wybredny, że lubi tylko niebieskie. Czyli życzysz sobie takie? Dla mnie trochę tych blue, no. Dobra, starczy. Wzięliśmy tak tylko troszkę na spróbę tych MMM-sów. Innego Przemysława tak wciąga, że ciągle marudzi, że mu zamykam. Ostatni. Ojojo, jakoś nie wierzę. Muszę powiedzieć, że już niczego się nie spodziewałem w ogóle, bo gdzie nie poszliśmy, tam nic ciekawego do jedzenia. Co gorsza, tu w lokalu obok po pół godziny siedzenia okazało się, że kelner nie podchodzi, bo trzeba sobie zainstalować aplikację i tam zamówić, chociaż się siedzi przy barze nawet. Przyszliśmy tu obok, mam niespotykaną rzecz, jeszcze nie jadłem. Steko żebro, w dziale ze stekami to było. Wspomniane było, że to jest coś w rodzaju żebra. Mięso, no takie włókniste, miękkie, dobrze zrobione w sosie barbecue. I to jest właśnie ten rodzaj prostoty, który zasługuje, myślę, że nawet na piątkę. Takie dobre? No ja mam burgera z karmelizowaną cebulą, serem brie, ale najbardziej mi się ten ziemniak podoba, taki w mundurku, do tego dali masełko. Chyba te kolorowe kamieniczki, które widać już przed nami, to już jest ta dzielnica słynna w Notting Hill, gdzie kręcono film o takim, że samym tytule Julian Roberts i Hugh Grantem. No tak, za nami pięknie kolorowe kamienice, tak sobie właśnie wyobrażałam Notting Hill na podstawie filmów, które oglądaliśmy, tylko no w dzielnicy jest taka uśpiona, spokojna, więc dla mnie to jest plus, bo normalnie powinno tu być, to jest taka dzielnica artystyczna, powinno tu być dużo sklepikarzy, antykwariuszy ze starociami, bo z tego ta dzielnica słynie, to jest taka artystyczna dzielnica. Nawet w Nowy Rok jakiś antykwariat na Notting Hill jest już otwarty. No i co tu sprzedaje? Jakieś stołki, jakieś futra, skóry, jakieś skrzynie. Sekretarzyki. Przeszliśmy dwie przecznice dalej ulicą Portobello, patrzymy w lewo, a tu ponownie szereg kamienic w różnych kolorach. Widać, że tutaj jest to bardziej regułą niż wyjątkiem. No fajne, ma to klimat. Idziemy dalej. Faktycznie na Portobello Road, w dalszą stronę jak poszliśmy, pewno główną część, jest dużo takich sklepów ze starociami, z biżuterią,
z rzeczami szkockimi. Widać i misia Paddingtona, nawet na Notting Hill. W ogóle, tak jak Czechy mają krecika, tak mam wrażenie, w Wielkiej Brytanii jest miś Paddington, który we wszystkich sklepach z pamiątkami jest. No i są piękne, kolorowe kamieniczki. Notting Hill mają choinkę, ale jakaś taka nieubrana. Tu gdzieś kręcono ten film, no, o takim samym tytule jak ta dzielnica, w której jesteśmy, na Notting Hill, z Julią Roberts i Hugh Grantem. Chyba najbardziej kolorowa część Notting Hill jak na razie. Od razu ludzi trochę już widać. Robią sobie zdjęcie. No co, mam ci znowu mówić o herbacie? No jak no, tak ja się... rozważasz kupno herbaty, to ja się zastanawiam. Co to w ogóle ma być? Że czemu brytyjska herbata, jak tu się nie hoduje? No nie hoduje, ale oni po Turkach najwięcej piją herbaty. I ta herbatę zawdzięczają Portugalii. Ponieważ królowa portugalska jakimś, czy tam jakaś księżniczka kiedyś tu przyjechała, ożeniła się z jakimś monarchą brytyjskim i sprowadziła na dwór herbatę. O, jesteśmy w miejscu, gdzie można nie tylko kupić, ale i posmakować herbatę. O to mi chodziło. Tutaj będę testował teraz herbatę z aromatami owocowymi. Bardzo mocno pachnie. Jeszcze nie czułem nigdy takiego zapachu jak cukierka z owocowego. Nawet przyjemne jest, lekkie. Nie jest jakaś taka gorzka. Nie wiem, czym to jest aromatyzowane. No o taki sklep mi chodziło. Taki, że można napić się tej herbaty, zanim sobie ją kupię. Coś cudownego i w ogóle widać, kolor było tych herbat doskonale, bo one były w takich imbryczkach przezroczystych. No i trzeba przyznać, że one bardzo niektóre te do spróbowania tak super intensywnie pachniały. Jeśli miałabym podsumowanie zrobić z Londynu, a w zasadzie no całej Anglii może, bo trochę tam rzeczy poza Londynem się też widziało, no to najbardziej mi się podobały takie prawdziwe angielskie wsie w starym stylu, które są chronione w Cotswolds. Nie dziwię się, że bogaci ludzie się tam wynoszą. Bardzo fajne, klimatyczne. Tam można zobaczyć prawdziwą Anglię. No i zamek mi się podobał w Windsorze, czyli też nie Londyn. Podejrzewam, że inne zamki też mogłyby mi się podobać, bo ten kraj mi się z zamkami kojarzy. Sam Londyn mi się nie podobał, zatłoczno. No muzea fajnie, że mają dużo rzeczy, ale no to faktycznie męczące. Na dłuższą metę trzeba sobie wybrać. Jedzenie to tu niedobre, nie będę wspominać sentymentem. Tu jest multikulti, więc dzisiaj akurat mój obiad to pokazuje. Gdzie jest jedzenie japońskie, jak nie tu? Dziękuję za uwagę. Ale muszę powiedzieć, że tak jak nie lubię metra, zwłaszcza jako turystka, no bo nic się nie widzi, jest szczurowato, tak tutaj to metro faktycznie ma sens. Jest bardzo dużo linii, szybko przyjeżdżają. No jest idealnym środkiem komunikacji i no fajnie się też tym autobusem piętrowym jechało, jak się na samej górze siedziało, aczkolwiek bardziej zawodne są te autobusy. No i bardzo dobrze tu działa internet. Wszędzie mogę jakieś darmowe wifi dostać. Londyn, ogromna metropolia, bardzo potężne miasto, doskonale skomunikowane, każda stacja metra to jak centralny. Łatwo się dojedzie, aczkolwiek nieprzyjemnie w tym tłumie tak podróżować jak taki mały robaczek. Warto trochę pochodzić po mieście, ale nie za dużo. Jest to bardziej miasto biznesowe. Czuję się tutaj, jakby wszyscy dookoła pracowali.
i nie za bardzo warto tu przyjeżdżać, żeby wypocząć. Można odwiedzić muzea, nawet pewno warto. Wszystkie muzea duże, wszystkie muzea, które widzieliśmy, były za darmo. Jest tu znacznie cieplej niż w Polsce, no bo pokazywało każdego dnia, w zasadzie sprawdzałam temperaturę, między 10 i 11, tylko przez ten wiatr i dużą wilgotność wydawało się, że jest chłodniej, ale faktycznie no, czuć, że jest klimat no, cieplejszy niż w Polsce, co było dla mnie niespodzianką, bo ja sądziłam, że tutaj będzie strasznie zimno. Do zobaczenia w jakimś następnym nagraniu, w jakimś ciepłym kraju.